bywający za granicą wówczas, zresztą znany tak jest, Krzysztof Abt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński. Natomiast organizacją całej imprezy zajmuje się Fundacja Rozwoju Informatyki, która została utworzona na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale naszym tutaj w Instytucie Informatyki już ze 40 lat temu, jeśli nie więcej. I cały czas organizując ten konkurs mamy naszych współorganizatorów wspomagających Polski Oddział ACM, Polskie Stowarzyszenie Maszyn oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. A w zależności od roku wspomagają nas finansowo sponsorzy. W tym roku jest to firma Attende, która właśnie sponsorem dołączył Huawei, no i jest PTI. Może zacznę wobec tego od przywitania obecnych na sali osób. Normalnie zajmuje to dużo czasu, dzisiaj znacznie krótsze będzie. Cieszy mnie, iż właśnie są przedstawiciele tych dwóch wspomnianych instytucji. Mamy wśród gości wiceprezesa zarządu Attendy, pana Jacka Szczepańskiego. Witamy. Oraz pana profesora Jacka Kacprzyka, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. A jednocześnie, co jest istotne, jest również członkiem Rady Nagrody. Chciałem przywitać przewodniczącego Polskiej Akredytacyjnej, pana profesora Krzysztofa Adiksa, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Informatyki. Witamy. Gościny udziela nam jak zawsze dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, pan profesor Paweł Strzelecki. Bardzo miło, że jest z nami. No i są również przedstawiciele władz Instytutu Informatyki, nowo wybrany dyrektor Instytutu Informatyki, profesor Łukasz Kowalik. To jest szczególnie miłe, ponieważ jest on laureatem tejże nagrody z roku 2007, jeśli dobrze pamiętam. Mamy również uprzedniego dyrektora, obecnie przewodniczącego Rady Instytutu Informatyki, pana profesora Damiana Niwińskiego. Witamy. Kolejny nasz gość, pan profesor Andrzej Tarlecki, który przez lata był tutaj bardzo aktywny jako przewodniczący Rady Nagrody, a teraz jest honorowy. Takim dożywotnim już wilejem. Witamy, Andrzeju. No, z członków Rady Fundacji, przepraszam, dwie osoby już witałem, więc tylko przypomnę, że to jest pan profesor Kacprzyk, pan profesor Dix. Niestety nie dotarł do nas z przyczyn służbowych prezes Fundacji, pan Rafał Sikorski, który musi być poza Warszawą dzisiaj. Ale niewątpliwie konieczne jest powitanie sekretarza nagrody, pani Darii Walukiewicz-Chrząsz, bez której nagroda nie byłaby nigdy tak świetnie zorganizowana, jak jest. Witamy, Darię. Dziękuję. No i witam wszystkich pozostałych, których już za dużo nie jest, ale bardzo miło, że możemy w tych trudnych warunkach chociaż w taki sposób się spotkać. No i teraz chciałem prosić pana profesora Andrzeja Tarleckiego, żeby zechciał wystąpić i powiedzieć kilka słów o Witoldzie Lipskim. Maseczkę. Maseczkę zdjąłem, mikrofon wziąłem. Proszę państwa. Tak, tak, pana profesora Leszka Pacholskiego. Witamy bardzo gorąco. Ja mam wprawę, bo ja te uroczystości ciągle jeszcze lat ze wszystkich. Proszę państwa, tak się rzeczywiście utarło, że my co roku na tej uroczystości, choć trochę w różnej formie, wspominamy patrona nagrody, Witolda Lipskiego, który... No,
który został wybrany na patrona nagrody entuzjastycznie i bardzo szybko. Ja pamiętam, to już prawie 20 lat temu, gdy do organizacji tej sprawy właśnie trójka kolegów, o których pan profesor Madej mówił, zwróciła się do mnie, żeby tutaj coś w tej sprawie. Padła propozycja, żeby patronem nagrody został Witold Kwicki i to zostało bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęte. Tak jak mówiłem, my co roku o Witku opowiadamy. Opowiadali tutaj już ludzie, którzy Witka znali no, znacznie bliżej niż ja. Opowiadała czasami jego rodzina, bywały tutaj jego dzieci. Nie wiem, ile będę miał dodać, pewno niewiele, ale myślę, że wiele rzeczy warto powtórzyć. Może nie dla większości osób, które tutaj siedzą poza laureatem, ale myślę, że dla tych, którzy słuchają nas, bardzo, bardzo warto. Bo Witek Lipski to była naprawdę wspaniała postać. Świetny naukowiec, świetny młody naukowiec. Rzeczywiście wzór dla takich młodych ludzi, którzy wkraczają w świat nauki, rzucają się w ten świat z zapałem, talentem, pomysłami, ideami, wielką pracowitością, bo właśnie taki Witek był. Ja przypomnę, że on studiował na Politechnice Warszawskiej, co prawda, ale potem bardzo szybko i bardzo długo, właściwie do końca swojego życia, był związany z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Na początku to jeszcze było Centrum Obliczeniowe PANU, dla tych, którzy pamiętają, że to się kiedyś inaczej nazywało. Tam zrobił doktorat, tam zrobił habilitację. W międzyczasie wiele wyjazdów zagranicznych, wiele kontaktów międzynarodowych, dłuższy pobyt na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Zmarł w czasie długiego pobytu w Paryżu. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, który to Uniwersytet Paryski był, ale jeden z tych takich znanych. Żył krótko, urodził się w 49 roku, zmarł w 85. To nie jest bardzo długi okres, ale ten krótki okres jego pracy naukowej, tak mniej więcej 11-12 lat, to zostawił dorobek, którego nie jeden z nas już teraz znacznie starszy. To było 20 kilka artykułów w świetnych czasopismach międzynarodowych, podobna liczba prac konferencyjnych, ale przede wszystkim wiele, wiele dobrych idei, wiele pomysłów, wiele tekstów, które przetrwały próbę czasu, które ciągle są ważne. Zajmował się no, co najmniej trzema dziedzinami. Kombinatoryką. Tutaj ja widziałem zdjęcia z kombinatorykę dla programistów na początku lat 82 w tej takiej słynnej serii Jamków, tak? Biblioteka Inżynierii Oprogramowania to się chyba nazywało dokładnie. Świetna seria, nawiasem mówiąc, warto do wielu z tych książek wracać. Analiza kombinatoryczna z Wiktorem Markiem, jego zresztą promotorem. To była książka z 85 roku, ciągle też ciekawa i aktualna. Jeszcze jedna książka, o której mało kto wie, bo to ona tak naprawdę powstała na bazie jego doktoratu. Kombinatoryczne aspekty czy własności wyszukiwania informacji, jakoś tak to się nazywało, też warto zajrzeć, bo właśnie bazy danych i wyszukiwanie informacji to był drugi temat, którym on się bardzo intensywnie zajmował. Tutaj no, takie jego prace wspólne z jego doktorantem Tomkiem Imielińskim, teraz już bardzo znanym profesorem w Rogers? Chyba tak, z bardzo znanym profesorem. To są prace dotyczące, wprowadzające w ogóle pojęcie baz danych i z niepełną informacją i badające ich podstawowe własności. To jest olbrzymi temat badawczy, absolutnie bardzo aktualny do dziś. I w końcu geometria obliczeniowa, gdzie wiele takich bardzo ciekawych matematycznych rzeczy Witek zrobił, ale chyba najbardziej takie interesujące do dziś w dużym stopniu to są zastosowania tych właśnie matematycznych pomysłów do projektowania VLSI. To były prace z preparatą, które też jeszcze ciągle, przyznam się, że sprawdziłem, ciągle są cytowane tak na bieżąco. To był naprawdę wspaniały dorobek. Bardzo, bardzo szkoda, że ta praca naukowa tak szybko, tak wcześnie, zbyt wcześnie została przerwana. Witek to był świetny naukowiec, ale ja myślę, że wielu
z tych, którzy go znali, ja na pewno zapamiętam go nie tylko za naukę, za pracę naukową, ale także za olbrzymią pasję do swoich pasji, pasję do życia. Nie wszyscy wiedzą, ale warto powiedzieć. Był grafikiem, malował, szkicował ten autoportret. To jest naprawdę jego autoportret. Zresztą po jego śmierci w Paryżu znaleziono bardzo wielką ilość różnych fajnych takich grafik, szkicy, takich rzeczy. Widać, że zajmował się tym bardzo intensywnie. Był muzykiem. Grał na kilku instrumentach, miał absolutny słuch. Potrafił w tej sprawie wiele. I to tak z bardzo szerokiej gamy różnych rzeczy, różnych gatunków muzyki. Wiem, że fascynowała go muzyka poważna, filharmonia, to było jego miejsce. Ale ja go poznałem, takie bliższe spotkanie. Pamiętam to taki wieczór w Paryżu, gdzie zawsze żartuję, staliśmy w korku chyba ze 2 godziny razem, w czym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że to była tak 2 nad ranem, bośmy wracając z jakiegoś koncertu chcieli stanąć na lody gdzieś tam, a koncert był jazzowy i właśnie z nim i z Krzyśkiem Aptem wtedy pojechaliśmy na 2 godziny absolutnej fascynacji jazzem i widać było, jak to Witka bierze i nakręca. Tak to było. I jeszcze jedna rzecz, o której nie wolno zapominać, to jest sport, to są biegi. Tutaj mam trochę mniej do powiedzenia, ale Krzysiek Apt, jeżeli Krzysztof nas słucha transmisyjnie, to pozdrawiamy. Mówił o tym końcowym sukcesem późno, wcale nie tak długo przed śmiercią Witka, był Platon Paryski, który oni obaj wtedy przebiegli. To było naprawdę coś fantastycznego. No, będę pamiętał Witka z wykładów. Tutaj patrzę na profesora. Zastępował pana profesora Rytterę, jak dziś pamiętam, wykładając nam właśnie kombinatorykę chyba i teorię i automaty, coś takiego. Z takim uśmieszkiem patrząc na tych dzieci, na te dzieci, które nie wszystko rozumiały z tego, co on opowiada. Ale zresztą wykładał świetnie. To naprawdę był bardzo taki solidny, dobry wykładowca. No więc zapamiętam go nie tylko jako naukowca, ale też będę go pamiętał właśnie jako takiego pełną piersią świetnego człowieka, żyjącego wieloma pasjami i takiego, który umie wejść z pełnym zapałem, z pomysłowością, z pasjami. I też to są pracowitości. Wszystkim laureatom nagrody obecnym, dotychczasowym i przyszłym. No takiej właśnie pasji życzę i takich sukcesów życzę. Mam nadzieję, że już przyszło. Dziękuję bardzo. Ja wspomnę tylko, że też miałem przyjemność znać osobiście Witka, chociaż krótko, w 1976 roku. Młodsi słabo pamiętają tę datę. Była taka duża organizowana przez Polskę duża konferencja międzynarodowa Infopol 76. Profesor świętej pamięci Władysław Turski był inicjatorem tej konferencji. Ja tam miałem sporo do działań takich organizacyjnych, a właśnie Witek Lipski i Staś Matwin byli pomagierami takimi głównymi. To był czas naprawdę bardzo miłej współpracy. Proszę Państwa, ja przepraszam, że osoby, którą powinienem był przywitać, która tutaj będzie pełniła ważną funkcję od zaraz, czyli przewodniczącego Rady Nagrody, pana profesora Leszka Pacholskiego, ale czułem się jakby był gospodarzem, współgospodarzem i przez to umknęło mi to. Leszku, bardzo przepraszam i proszę teraz o przejęcie pałeczki, to znaczy mikrofonu. Dziękuję. Ja rzeczywiście czuję się współgospodarzem tej imprezy. Także fakt, że nie zostałem powitany, uważam za oczywisty, bo gospodarzy się nie wita, prawda? Gospodarze witają. Więc ja będę mówił krótko, może zacząć tego, że nie znałem Witka Lipskiego. Bardzo, bardzo za późno wszedłem do branży.
Jestem przewodniczącym Rady Nagrody. Rada Nagrody, żeby wybrać laureatów. Ja może poproszę skład, slajd z poprzednimi laureatami. To jest, to ja już w którymś w prawo, tak, już, jest, dobrze. Więc widać, że laureatów jest około 20. W niektórych latach przyznawaliśmy po dwie nagrody. Niektórzy z tych laureatów osiągnęli już olbrzymie sukcesy. Tak, że Piotr Sankowski, pierwszy laureat, zdobył 3 granty ERC. No i jak przyjdzie pora, prawdopodobnie zdobędzie 4, bo miał grant dla młodych, miał grant dla takich średnio zaawansowanych, prawda, i grant na wdrożenie, powiedzmy, prawda, ale to oprócz tego jest jeszcze, który ma także dwóch filipów, i to jest naprawdę imponujące. Właściwie ja z jakiegoś powodu dałem karierę z laureatów, Daria mi pomagała, prawda, i nie ma ludzi, którzy by nie odnieśli sukcesu. W niektórych przypadkach te sukcesy są bardzo, bardzo duże, w niektórych są po prostu dobre. Dwóch ostatnich laureatów przebywa w tej chwili za granicą, w każdym razie wtedy, kiedy sprawdzałem, przebywa za granicą na postdokach. Także to jest nagroda, która daje duży, dobrze wybieramy, być może nie pomagamy, ale dobrze wybieramy najlepszych. I sukcesy tych ludzi, których nagradzamy, świadczą o tym, że robimy dobrą robotę. To może tyle. Teraz kilka słów o tegorocznej edycji. Więc to jest skład Rady Nagrody. Ja może powiem, skład Rady ustalany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, przy czym Polski Oddział ACM i Polskie Towarzystwo Informatyczne mają prawo sugerowania dwóch osób do tej Rady. I w tym roku mieliśmy 9 kandydatów. Tak, się zastanawiałem, czy 9, czy 9, prawda, bo nie zawsze mamy kobiety wśród kandydatów, ale w tym roku kobieta. I to nie było łatwe. Mieliśmy 3 kandydatów naprawdę wybitnych. To znaczy, jeżeli nie mogliśmy dać 3 nagród, a gdyby można było, to dalibyśmy 3. To nie chodziło tylko o to, że zabrakłoby pieniędzy, ale także o to, że powinniśmy wyróżnić laureat, jeśli to tylko możliwe. Nie pomyliliśmy się, ale były jeszcze 2 osoby, które gdyby się tu pojawiły, nikt by się nie zdziwił i wszyscy by uznali, że to jest słusznie, że te osoby są. No więc ostatecznie nagrodę jury
zdecydowało się przyznać panu Krzysztofowi Nowickiemu. No i ja teraz poproszę przedstawicieli sponsorów, panów, pana, dwóch panów Jacków, tak, o to, żeby wraz ze mną wręczyli dyplom. Bardzo proszę. I no może pan? Właśnie nie wiem, czy łokciami. W każdym razie bardzo serdecznie gratulujemy, bo jak słyszeliśmy, dołącza pan do grona bardzo znanych osób. Gratulacje w takim razie. Bardzo proszę. No ja też gratuluję. No i od razu przejdziemy do wykładu laureata. Bardzo proszę. Okej. At this point, I'm switching to English because perhaps someone in the future could want to watch it and do not know Polish language, so perhaps English is more adequate. Once again, thank you for appreciating my research and awarding me this award. In this presentation, I will say a few words about my research, which is focused on parallel graph algorithms. But first, I would like to say my research in biology. Basically, for most of the time, for majority of my studies at the University of Wrocław, where Tomasz Jurdziński, my PhD advisor, but I spent also some amount of time at ETH Zurich, where I've and in IBM research when I came from Krzysztof Onak. Also, I have to mention that my research wouldn't be possible without some substantial financial support from National Center of Science and Foundation for Polish Science. As we all know, basic salary for PhD student in Poland isn't that great, and those foundation, those institutions made PhD actually viable, financially viable option for me. Okay, so let's go to the research. Begin with some brief introduction about the kind of research I am doing, and then I will proceed to my particular results. So, as the title says, it's all about parallel computing, and recently we do parallel computing via cloud computing. So, the industry developed some frameworks of computation for cloud computing like MapReduce, Spark, Hadoop, Dryad, and so on. But to be able to talk about the algorithms in some consistent way, theory of computer science community developed a model called massively parallel computation, which somehow captures the properties of all those frameworks used in practice. So initially, the MapReduce framework was used in this simple schema when we have input data, and we partition it into between several machines. And then each machine computes some short answer to the problem and send it to a single machine. Then this, at the end, this final single machine combines those parts. I have a feeling that, oh. And initially, MapReduce was used for computing something called inverse index, which basically computes for each word a list of documents that contains this word. But, so in this model, you can distinguish two kinds of problems, easy problems like this inverse index or other aggregative functions like sum, minimum, maximum, because basically it's easy to compute some small and meaningful partial result
which then can be combined in a single machine. Have also some non-trivial results. If we think about, let's say, graph problems, it's not that easy to figure out what is therefore, we allow the computation in several graphs. And the only each consists of the phase of log computation, which is the phase of between them. Number of machines. We usually want it to be as small as possible, but we still have to fit the input into the memory of all machines. Therefore, it's ideally, it should be O of N over S. And I must be in knows some arbitrary set of edges of size M over S. And as a result, single machine just knows the whole answer to the problem. Or if the answer is too large to fit into the memory of single machine, we allow that each machine knows only part of the result. And for graph problems, we have three variants. First allows somewhat large memory with respect to the number of vertices of the graph. The second is somewhat smaller, and the final version of the model uses much smaller memory than the number of vertices. And why do we distinguish those three possible variants? It's because if we have more local memory, it's much easier to develop algorithms. On the other hand, if we have small memory, then it's much easier to run this algorithm in practice. This basically follows because in practice, we don't have physical machine for each machine of the MPC model. It's like we have some limited number of machines, and then the MPC machines are simulated on them. Therefore, if you have some only small memory, load balancing of work that needs to be done is much easier. And in my research, I focus mostly on those two variants of the model, which is linear memory or sublinear memory, variant of MPC model. And as a remark, I introduced some denotations N and M. M is number of edges, N is number of vertices. I also use somewhere later delta minimum degree of the input graph. Okay, quick side note. Some of my papers consider congested click model, which is like theoretical model introduced by community working on distributed computing. And this is basically synchronous model of computation where communication network is a click and size of message is limited. So the remarks is that as in MPC, the complexity is the number of rounds that are needed to finish the computation. And the other remark is that single player in this model actually can send even n different messages per round. So it's like n squared message in total. So this is quite simple model to define. It's theoretically clean. And what's relevant about it is that it's almost equivalent to the MPC with open local memory. And that's mostly why recently people even care about this model. And the community work and the algorithm and congested click algorithm is quite productive. In recent 3 years, we have at least 9 papers on 3 major conferences. And we have some also substantial number of papers in previous years.
And those are only conferences that are that consider algorithmics or theoretical computer science in broad way. If we would include papers from other conferences that are more friendly to, towards distributed computing, then this list would be much, much longer. So now it's time to present my contribution to the output of the community. And in my research, I work on three main topics, which are minimum spanning trees, minimum cuts, and dynamic graph algorithm. So the minimum spanning tree is a problem with a really long history of results. Basically, in 1926, there was the first algorithm that was published that showed that you can compute minimum spanning tree. And quite trivially, in congested tree, it can be implemented in all problem rounds. So even though model wasn't present yet for a very long time, this off logger is kind of trivial. So I think Borucka should get credit for the first algorithm. But in 2003, the model congested click was invented, and the first paper that actually introduced the model shows that MST can be computed in log log n rounds. And this is a deterministic algorithm, it's quite simple and nice. And then was a sequence of papers improving on this complexity. Basically, in 2015, someone figured out that using some randomized techniques, you can break the log log n barrier, which was quickly followed by some improvements to the algorithm that gradually improved the run complexity of the algorithm. And finally, in 2018, we showed that the problem can be solved in constant number of rounds, in congested click, and this has all applications to this MPC model I introduced at the beginning of the presentation. But those three algorithms have this problem that they build on each other, and the final algorithm is fairly complex and it's randomized. So in my recent paper, I showed that you can actually compute something in constant number of rounds, and you can avoid all the complexity and randomness that is used in those three papers. And I would like to sketch a little bit the contribution of the last paper, because it's fairly simple, and I think that I can at least give you a taste of what's going on inside. So from 2015, we know that single instance of MST problem can be reduced to several instances of connected components problem. So to solve connected components problems, we actually use spanning forest algorithm. And spanning forest is a problem in which we need to compute a spanning tree for each connected component. And the algorithm we propose is fairly simple. It consists of two parts and four steps. In the first part, we select in some way some small number of edges. And because this number of edges is really small, we can just send them to a single machine which computes the connected components. Then we partition, we treat the connected components as vertices of the graph, and we work on this component graph. We show that we can partition this component graph in such a way that if we sparsify all of them, the number of remaining edges is small. And by sparsifying, I mean that I take the graph, I reduce the number of edges, but I present connected components. So basically, I just throw away some edges that are not relevant for the connected component problem. And I would like to say a few words about this part, because it's not actually that difficult to describe. To select the edges, the O of n edges, we use two-stage algorithm. In the first stage, each vertex marks an edge that connects it to a neighbor with the highest degree. So let's say that those vertices in the middle mark the blue edges connecting them to the V, because V is the neighbor with the highest degree. But we see that not all neighbors of V marked the edges that connect them to V. Therefore, it has to be the case that there exists some vertices with degree that is higher than V. Therefore, if in the second step, each vertex just marks an edge that was not marked in the first step, we have a guarantee that V ends up in component of size at least
as large as its degree. So it's really simple algorithm. It produces a graph in which high degree vertices cannot be in small components. And this is the key property. So at this point, we have component graph. And we want to partition it in such a way that the sparsification actually can be executed nicely and gives us small graph, which can be processed locally. So the sparsification algorithm is basically an algorithm that takes a graph and reduces the number of edges to square root of mn. And there is not much to say about it, except for that this is modification of some known algorithm. But this known algorithm has this disadvantage that it works only for dense graphs. As for the partition step, we basically partition our component graph into edge disjoint subgraphs, such that if we apply the sparsification algorithm on each of those graphs in parallel, the total number of edges that remain is O of n. So once again, the total number of remaining edges is so small, so we can just send it to a single machine, and then the single machine computes in local memory. And that's basically it for the spanning forest algorithm. And using this framework from 2015, we can get out of it MST algorithm. So it's fairly simple. If anyone thinks about teaching this kind of algorithms, I definitely recommend this one. Another topic of my research is research on minimum cut problems. And here we proposed a two-out contraction, new kind of contraction that allows to compute minimum cuts in simple graphs. And actually, it's quite similar to the algorithm I sketched a minute before, because for each vertex, we marked two random incident edges. So it's again two edges for each vertex. And those are the blue edges on the picture. And we contract the connected components that are spun by the marked edges. So basically, we produce a graph that has, in which those gray blocks are the vertices, and the edges are just the remaining edges. And we show that this graph has some nice properties. Namely, the number of vertices is n over delta, where delta was the minimum degree of the original graph. So we significantly reduce the number of vertices of the graph. And we have this nice property that if we fix one minimum cut, we have constant probability that we do not contract any of edges that belong to this cut. Therefore, we can greatly reduce the size of the input while still preserving some relevant edges, relevant in the sense that they go across the minimum cut of the graph. Therefore, computing minimum cut on this graph actually finds you minimum cut of the input graph. But it's not the end of the story, because this contraction process do not have guarantee that the number of edges is small. It could be the case that we still have some large number of edges that go between the components. So to actually get the algorithms for the minimum cut for simple graphs, we still have to reduce the number of edges to O of n. And then in the MPC model, we once again can send whole graph to a single machine, which then can compute the answer locally. In fact, we do this slightly more complicated way, because we can modify the algorithm slightly to preserve all small cuts with high probability, which is nice on its own, because this could be a way of storing all non-trivial cuts in a nice way, because it's really small, O of n only. And then on the small graph, we compute minimum cut with different algorithm, because after the contraction algorithm happens, we have multigraph. And this property holds only for simple graphs. Therefore, to compute the final result, we actually have to use different algorithm. And in fact, what we get is this open round algorithm that computes this minimum cut locally in whatever way it wants. Sequentially, we get out of it algorithms that have complexity either m log n or m plus n log squared. That depends on particular implementation of the contraction process and on the algorithm we use afterwards. In particular, when we published this paper, this was n log cubed, because
back then the best algorithm for minimum cut on general graphs was Karger's algorithm that worked m times log cubed. But this got improved, which also improved our result in this place. And this was improvement over Hensinger et al. They had algorithm for simple graph with complexity m times log squared times log log squared. So their algorithm was deterministic, our is randomized, but I claim that our algorithm is actually much simpler. Our technique also has some implication for distributed computing, namely we propose algorithm that has n to the power 0.9 round complexity, and this is improvement over algorithm by Daga et al., which was published on Stock 19, and their algorithm has complexity which is basically n to the power 1 minus epsilon, for epsilon something like 1 over 200. So this was quite substantial improvement. The disadvantage of this technique is that it works only for simple graphs. So what do we know about weighted graphs? Recently at POSI 20, we showed that in linear local memory, MPC, we can adapt Karger's algorithm based on tree packings, and this actually solves the problem in constant number of rounds. We also show that for sublinear local memory, we also can compute something. Basically, we take another Karger's algorithm for parallel RAM model, and we greatly reduce the round complexity of this algorithm. So originally, it had something like log cubed complexity. We show that we can do this in log n times log log n rounds. Drawback is that, okay, this computes only 2 plus epsilon approximation, and it's really hard to break this barrier with this method. The third part of my research concerns dynamic graph algorithms. And it's motivated by practice. In practice, quite often we want to solve some problem repeatedly. It's like we have internet. Internet is a network. Once in a week, we want to look on this network and compute something for this network. And the nice property of this internet network is that it changes only slightly. Formally, we may say that we have a sequence of graphs where graph number I is basically the previous graph with some number of modifications. And our goal is to compute solution for the first graph, for the second, and so on. And we could try to use all those algorithms we talked about before, like static algorithms, which compute the solution from scratch. But then the question is, which one do we want that has linear memory, but linear memory and good complexity, or the one that potentially could be better in practice because it has smaller memory, but higher round complexity? It's not, ideally we would like to just improve those algorithms and get this kind of complexity with this kind of memory. The problem is that it's not necessarily possible. There is this conjecture that if we have a problem of distinguishing between a graph that is a single cycle and two cycles, and we use this kind of local memory, the conjecture says that we need at least logarithmic number of rounds, unless you have exponential number of machines. And under this conjecture, we cannot really get any improvement for those two problems. So perhaps there is some different way to somehow address the problem of computing answer of slightly changing data sets. And here comes batch dynamic version of graph algorithms in the model of MPC. Basically, the goal is for a batch update, which is this set of k modifications on graph G. We want to compute a patch to the solution Si, such that if we apply this patch, we get the solution to Si plus 1. So the example would be, let's say that we want to maintain maximal matching. So we have a graph, this maximal matching consisting of blue edges, and we get a batch of updates that says, let's remove those two edges. So suddenly we have some number of edges that could be added to this matching, and this still will be matching. And
The goal is basically to find the replacement edges, although it's not necessarily said that we are limited to all green edges. By definition, we could also imagine that we want to throw away something and include some others. I don't know any problems that actually use this property, but in principle, I can see that some problems could have structure such that we sometimes we want to throw away something and do not work in a greedy way. And our meta goal is to, as in the static way, is to minimize around complexity and have as small memory as possible. But in the dynamic setup, we also want to maximize the number of updates we can run in this number of rounds. So what we show is that we can process number of updates, which is more or less the same as the memory of a single machine. And update complexity basically matches the complexity of static algorithms for MPC with linear memory. And initial complexity matches the complexity of static algorithms for sublinear memory. And our building blocks are implementation of top three data structure, which we use in the first and the second problem, and some additional observations. And the fact that this complexity matches the complexity of static algorithm is not accident, because for MST, we basically reduce the problem of processing the batch of updates to static version with OFK vertices, and then we can use the algorithm from the beginning of the presentation as a black box and solve the problem. For maximal matching, we observe that this is basically a static version of the problem, which has vertex cover of size OFK. And then we show that the existing algorithms for linear memory MPC actually uses memory that's proportional to the size of the vertex cover. So that's why we get exactly the same complexity for those two problems. The question we could ask is whether we can develop some better algorithms than the static algorithms if the size of updates gets much larger than the memory, because, well, we basically want to have algorithms that can apply as much as possible updates using memory as small as possible. And this is unlikely, because in update of that size, we can encode some graph that has many vertices with respect to the size of memory. So we are almost in the same regime as static algorithms with sublinear memory. So this suggests that our algorithms are actually somewhat optimal if we talk about the relation between the size of batch of updates and size of local memory. Okay, so thank you for attention. If you have some questions for the details, you can email me or ask me in person or ask me right now. And thank you again. Okay, anyone has any questions? Okay, so there is the final slide. It's not mine. I was asked to show it. To dziękujemy bardzo i rzeczywiście zgodnie z slajdem, który Państwo widzicie, zapraszamy na poczęstunek do klubu. Można będzie tam w trakcie poczęstunku zdjąć maseczkę, nie tylko przez maseczkę jeść. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, zwłaszcza naszym współdziałającym instytucjom i sponsorom. I prosimy bardzo. Dziękujemy.